Równanie takiej postaci nie ma rozwiązań rzeczywistych, ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste, dwa rozwiązania rzeczywiste, dwa dodatnie, bądź też dwa ujemne rozwiązania rzeczywiste. Czyli po prostu musimy to równanie rozwiązać. Mamy 2x kwadrat plus 11x plus 3 równa się 0. Jest to równanie kwadratowe, czyli wykorzystujemy deltę. Zapisujemy, że a jest równe 2, b, czyli przy x mamy 11, a c jest równe 3. Czyli delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli b kwadrat to będzie 11 do potęgi drugiej, odjąć 4 razy 2 i razy 3. Czyli delta to 121 odjąć, tak, już mam pewność, że to będzie minus, ponieważ mamy liczbę na minusie razy liczbę dodatnią, razy liczbę dodatnią, to na pewno będzie wynik ujemny. I 4 razy 2 to 8, 8 razy 3, 8 razy 3 to będzie 24, czyli delta jest równa 97, czyli wyznaczymy sobie pierwiastek z delty, czyli mamy pierwiastek z 97. Czyli już teraz wiemy, że na pewno będą dwa rozwiązania, czyli poprawną może być albo odpowiedź C, albo odpowiedź D. No to sobie teraz policzmy. Wiemy, że x1 to będzie minus b, odjąć pierwiastek z delty przez 2a, to jest pierwsze miejsce zerowe, a drugie to minus b, dodać pierwiastek z delty, podzielić przez 2a. Czyli minus b to będzie minus, tu już mamy minus 11, odjąć pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 97, podzielić przez 2 razy a, 2 razy 2 to 4, a tu będzie minus b, czyli minus 11, dodać pierwiastek z 97 przez 2 razy 2, czyli przez 4. No i teraz tak, zwróćcie uwagę, jak to będzie wyglądało. Ten wynik na pewno będzie na minusie, to będzie na pewno liczba ujemna, ponieważ no, mamy liczbę ujemną, odjąć coś jeszcze, to jest wynik na minusie. I ponieważ dzielimy to sobie przez liczbę dodatnią, no to liczba ujemna przez dodatnią da nam na pewno wynik ujemny. Czyli to pierwsze rozwiązanie na pewno jest ujemne, no, czyli wygląda na to, że poprawna jest odpowiedź D, bo drugie też powinno wyjść ujemne, bo dwóch dodatnich już mieć to równanie rozwiązań nie może. No i sprawdźmy, tu mamy minus 11, czyli musimy wiedzieć, ile jest równy tak plus minus pierwiastek z 97. No to mamy tak, 9 razy 9 to jest 81, a 10 razy 10 to będzie 100. Czyli to musi być liczba z przedziału od 9 do 10. Czyli więcej niż 9, ale mniej niż 10. Czyli na pewno, jeżeli mamy minus 11 dodać liczbę z tego przedziału, to na górze będzie wynik ujemny. A jeżeli liczbę ujemną podzielimy przez liczbę dodatnią, to wynik otrzymamy ujemny, czyli oba rozwiązania są ujemne, czyli faktycznie poprawną jest odpowiedź D.